Witajcie, kochani. Ech. Powiem, że od pierwszego słowa w zasadzie przeczytanego tutaj przez Natana przeżywamy Bożą obecność, ja przeżywam Bożą obecność, to jak Pan Bóg mówi do mnie, e, jak pokazuje pewne rzeczy, podnosi, wzmacnia. Przyszedłem tutaj z ciężarem, ale nie swoim, e, z ciężarem innej osoby. E, no, z taką beznadziejną sytuacją. Porównywałbym ją do sytuacji Hioba. Tak zastanawiałem się. Jest to dla mnie sytuacja niezrozumiała i też będę musiał ją myślę przerabiać, ale już dzisiaj, już teraz czuję się dotknięty, wiecie, całe uwielbienie. Pod koniec poczułem taką, taką siłę, taką wręcz odpowiedź, że Bóg jest ponad wszystkim, On ma moc. On jest silny, On podnosi podnieść każdego. Nie liczy się problem, waga tego problemu, ale ma moc uczynić wielkie rzeczy. Dzisiaj chciałbym się dzielić słowem, które dotknęło mojego życia, dotyka mojego serca. Dzieliłem się tym słowem na młodzieżowym, także młodzi ludzie, dzisiaj będzie powtórka, ale spokojnie, bo to jest coś też odświeżonego, także będą pewne nowości w tym słowie, pewnych rzeczy zabraknie, które słyszeliśmy w piątek. Kochani, zaczą, chciałbym zacząć od tego, że Kościół jest szczególnym organizmem i szczególnym miejscem. Mam tutaj na myśli słowo eklezja, greckie słowo eklezja, które jest używane w Nowym Testamencie na określenie kościoła. I ono oznacza, tłumaczone na język polski, spotkanie, zgromadzenie ludzi, którzy zwołują się lub zbierają w określonym celu. Grupa ludzi mająca określony cel spotykają się razem. I w Nowym Testamencie zgromadzenie lub społeczność ludzi oddanych Bogu, ludzi, którzy przyjęli dobrą, Nowinę o Jezusie Chrystusie, która to nowina zmieniła ich życie, Spo zgromadzenie, społeczność ludzi, którzy uwierzyli w niego i spotykają się, aby go uwielbiać, aby uczyć się od niego, od Chrystusa, nazywana jest kościołem. Jesteśmy kościołem. Jesteśmy ludźmi zmienionymi przez Jezusa Chrystusa, którzy nie przychodzą tutaj, żeby wypełnić jakiś rytuał, żeby mm, odbębnić coś. Jeśli ty przychodzisz z takim nastawieniem, jeśli musisz tu jeszcze przychodzić, to modlę się o to, żeby Pan Bóg zmienił Twoje nastawienie. Bo przychodzenie z nastawieniem, że możemy tutaj być i no właśnie, co tutaj możemy być i co, co, tutaj, co tutaj możemy robić, czego możemy doświadczać, przypomniała mi się taka pieśń, jak o tym myślałem. Stara, dobra pieśń. Zeszliśmy się znów, by Pana dziś czcić. Zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. Coś cennego wziąć od Boga, przyjąć każde Jego słowo. Zeszliśmy się znów, by uczyć się żyć. Stara pieśń, a jakże cenna. Kościół zgromadza się właśnie po to, by Pana uczcić, by Go uwielbić, by uczyć się, jak żyć według Chrystusa, żeby wziąć jak najwięcej cennych rzeczy od Boga. I naprawdę, uwierzcie mi, ja dzisiaj. Czuję, jak te rzeczy cenne, te skarby wypływają i po prostu trafiają do mojego życia, i chcę to czerpać garściami, chcę, to, chcę tego odbierać, bo tak naprawdę to decyduje o, o, o moim szczęściu, o moim pokoju, o, o mojej sile na każdy dzień. Piękna pieśń, także może się zdarzy, że kiedyś zaśpiewamy. Yy, także taka moja sugestia. Yy, słuchajcie, kochani, w Bożym Słowie jest jeszcze napisane. Na temat kościoła jest wiele rzeczy napisanych, natomiast ja chciałbym parę przytoczyć, fragmentów Bożego Słowa. 1 Koryntian 12, rozdział 27 werset. 1 Koryntian 12, 27 jest tam napisane coś takiego. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a z osobna członkami. Kościół, zgromadzenie, spotkanie jest ciałem Jezusa Chrystusa, jest ciałem samego pana Jezusa. Każdy z nas jest członkiem. Ludzie odrodzeni w Chrystusie są członkami Jego ciała. Efezjan 2, 19-22. Takie słowa są zapisane. Słuchajcie, ja będę może szybko leciał naprzód, nie musicie tego szukać. Na spokojnie. Słowo główne będzie za chwileczkę podane i na nim się trochę dłużej skupimy. Efezjan 2, 19-22. Tak więc już nie jesteście obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych. I domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus, na którym cała budowa, mocno spojona, rośnie w przybytek święty w Panu, na którym i Wy się wespół butujecie na mieszkanie Boże w duchu. Tam mieliśmy ciało. Tu mamy takie określenia jak dom, jak budowla, mieszkanie, czyli coś, co kojarzy się z czymś takim dobrym, przyjemnym. Miejsca, w których szukamy odpocznienia, schronienia, jesteśmy domownikami samego Boga, jesteśmy mieszkańcami Jego mieszkania, które sam Bóg przez Jezusa Chrystusa buduje. Kolosan 1:18. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Jesteśmy ciałem, Jego ciałem, on jest głową. Chrystus jest głową. I jeszcze jest fragment wskazujący na to samo w Efezjan 5, 22-30, gdzie jest opisane chrześcijańskie życie, jak ma wyglądać chrześcijańskie życie rodzinne. I tam jest napisane o żonach, o mężach. I jest napisane: Bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową kościoła. I dalej: Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował kościół i wydał zań samego siebie. I dalej w kolejnych wersetach czytamy. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół, gdyż członkami ciała Jego jesteśmy. Słuchajcie, niesamowita waga, niesamowite znaczenie Kościoła. Tego, co tutaj się dzieje, tego, co tworzymy, czym jesteśmy. Coś niesamowitego. Chrystus umarł za Kościół, umarł za nas. Chrystus nas pielęgnuje, Chrystus nas żywi, Chrystus nas. Dogląda, jest naszą, jest naszą głową. Są to wspaniałe, wspaniałe rzeczy, i wspaniałe określenia dla tego, co możemy tutaj na tym miejscu robić. I inne słowo ze Starego Testamentu, które można odnieść do Kościoła, i mi się ono bardzo podoba, jest użyte w Zachariasza w drugim rozdziale, dwunastym wersecie. I tam jest mowa o, prorok mówi o. O tej cząstce Izraela, która posłuszna Bogu wróciła z niewoli babilońskiej do Izraela i zaczęła, się, zaczęła odbudowywać Jerozolimę. I jest tam w tym fragmencie Zachariasza 2,12 napisane tak, gdyż tak mówi Pan Zastępów, którego chwała mnie posłała, o narodach, które Was złupiły, że kto Was dotyka, dotyka źrenicy mojego oka. I to słowo jest też odnoszone do. Kościoła w Nowym Testamencie, do ludzi, którzy zostali odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa i którzy są chronieni przez Jego samego. I wspaniałe porównanie. Słuchajcie, kto dotyka się kościoła, kto sprawia zamieszanie w kościele, kto atakuje kościół, Jezusa Chrystusa, dotyka się źrenicy jego oka. A spróbujcie się dotknąć źrenicy oka, chociaż raz. I jaka będzie wasza reakcja? I zobaczcie, taka reakcja jest Pana Boga na to, jeżeli ktoś atakuje Jego kościół. A więc ty i ja, odkupieni przez Chrystusa, tworzymy miejsce, tworzymy miejsce, no właśnie, w którym co powinniśmy robić, na czym powinniśmy się skupiać. Jeżeli Chrystus jest głową, jeżeli Chrystus stworzył to ciało, jeżeli stworzył to mieszkanie, ten dom, co my powinniśmy zrobić? Skupiać się na sobie tutaj, nie powinniśmy skupiać się na tym, żeby na tym miejscu, żeby w Kościele razem z braćmi i siostrami wzrastać w poznawaniu Chrystusa, żeby zmieniać swoje życie, przemieniać swój charakter, przemieniać to, co jest cielesnego, to, co jeszcze nie jest z Chrystusa, na obraz i podobieństwo Chrystusa. Kościół jest miejscem i to jest główne, główny cel, główne zadanie tego miejsca. I nas w tym, w tym miejscu, żeby przemieniać się na obraz Jezusa Chrystusa. To jest pierwszy cel. Drugim celem jest to, aby ludzie niewierzący, którzy przychodzą tutaj, którzy nie znaleźli jeszcze wiary w Jezusie Chrystusie, żeby tą wiarę na tym miejscu znaleźli. I to jest cel i powołanie Kościoła. Kochani, nie liczy się nic innego, jak moja i Twoja relacja z Chrystusem. Liczy się to, żeby tą relację pogłębiać, żeby. Ona wzrastała, i na tym powinna koncentrować się i skupiać moja i Twoja uwaga. Tak jak na soczewce skupiają się promienie słońca, na naszej takiej ludzkiej soczewce światło wpada przez, przez naszą źrenicę, przez soczewkę i skupia się na źrenicy w miejscu, które się nazywa plamką żółtą, i w ten sposób powstaje obraz. I tak wszystkie nasze myśli, nasze Działania, nasza uwaga powinny skupiać się na Chrystusie i na tym wspaniałym dziedzictwie, na, na tym, co On zamierzył dla nas, na tym, jaka jest Jego wola dla mojego i Twojego życia osobiście. Kochani, to jest Kościół, to jest cel i zadanie Kościoła, a teraz chcę powiedzieć, że nie jest ważne, nie jest istotne. Z punktu widzenia Twojej i mojej wiary i relacji z Chrystusem, to co Ty robisz tutaj w Kościele, to, co, to, to co ty, czym się zajmujesz, w jaki sposób służysz, jeżeli zaniedbana jest Twoja osobista relacja z Chrystusem. Jeżeli mm, gdzieś tam osłabłeś, gdzieś tam mm, są rzeczy ważniejsze, jeżeli ta relacja jest traktowana w sposób lekki, jest niedoinwestowana, nie jest istotne, co tutaj robisz. Służba. Nigdy nie zastąpi mojej i Twojej relacji z Chrystusem. Kiedy byłem na jednym takim wykładzie, usłyszałem takie słowa, które jak wczoraj jeszcze się przygotowywałem do, do usługi, to w, przypomniały mi się z nas. Szybko odszukałem zeszyt i, i miałem to wynotowane. Wiedziałem, że mam gdzieś wynotowane, i tam była taka prawda zawarta, że. To Twoja relacja z Panem Bogiem powinna napędzać Twoją służbę, a nie na odwrót. Nie może być tak, że Twoja służba napędza Twoją relację z Bogiem. Bo to nie jest chrześcijański porządek, to jest odwrócenie tego porządku, który ustanowił sam Pan Jezus Chrystus. Zobaczcie, na uczniów. Przeczytaliśmy chyba przed chwilą, tak, że, że cały Kościół zbudowany jest na fundamencie apostołów i proroków. Oczywiście fundamentem jest kamieniem węgielnym jest Chrystus. Ale fundamentem są apostołowi. Zobaczcie, oni chodzili z Chrystusem, oni się uczyli Chrystusa, oni byli przygotowywani przez Niego, oni na pierwszym etapie popełniali błędy, ale bliskość z Chrystusem, dążenie do tego, żeby być blisko Niego, spowodowała, że później byli stworzeni do wielkich rzeczy, gdzie Biblia o nich mówi, że są fundamentem Kościoła. Fundamentem Kościoła, oczywiście wszyscy opieramy się na Chrystusie Jezusie, który jest głową, który jest kamieniem węgielnym. Relacja z Panem ma napędzać Twoją służbę. Na Bogu, na Panu Jezusie nie zrobi wrażenia to, co my tutaj robimy. Nie zrobi wrażenia to, że ktoś inny pomyśli, że o, jak super On służy, o, jak fajnie On wygląda, o, jak, jak Bóg w Nim działa. Nie zrobi to na Jezusie wrażenia, jeżeli On widzi, że Twoja relacja jest z Nim osłabiona, nie, nie funkcjonuje tak, jak powinna. Yy. Oczywiście ludzie powinni nas postrzegać dobrze, ale nie powinno być tak, że ten obraz, Jaki mają ludzie, jest inny od rzeczywistości. Relacja z Chrystusem na pierwszym miejscu. Kochani, oddanie i posłuszeństwo Panu Jezusowi buduje się w oparciu o Boże Słowo, o to, co on zapisał w swoim słowie. Boże Słowo jest drogowskazem, ono jest natchnione przez Ducha Świętego. Treść, Bo, treść Bożego Słowa, o tym mówiłem na młodzieżowym, jest takim pa, papierkiem lakmusowym. Wiecie, jak przyłożymy go do naszego życia. To on się powinien zabarwić na ten dobry kolor, wskazujący, że tak, jesteś dobrym sługą. Wypełniasz to, jesteś uczniem. Oczywiście zdarza się popełniać błędy. Są, e, bo, bo jesteśmy ludźmi, ludzką rzeczą jest błądzić, e, ale kiedy przyłożysz ten papierek lakmusowy, wynik powinien być pozytywny, może być odwrotnie, że przyłożysz to słowo i zobaczy, zobaczymy wiele różnych braków, wiele różnych niedociągnięć. Popełniamy błędy. I moim zdaniem, gdyby, gdybyśmy byli skrupulatnie posłuszni słowom, które są zapisane w Bożym Słowie, w słow, Słowu, które jest tak proste, tak zrozumiałe, wystarczy tylko usiąść, poświęcić czas, oczywiście to Słowo jest głębokie, jeżeli, jeżeli skupiasz się na tym Słowie, jeżeli zaczynasz je rozważać, to możesz odkryć niesamowite, wspaniałe rzeczy dla swojego życia, w tym słowie, potężna głębia, ale też prostota. Jeżeli gdybyśmy skupiali się na tym słowie, gdybyśmy przestrzegali to słowo, ominęlibyśmy y, wiele, wiele, wiele błędów, y, nie popełnialibyśmy tych błędów, uniknęlibyśmy y, rozczarowań, kłopoty, kłopotów, różnych destrukcyjnych sytuacji dla naszego życia, ale również dla życia innych ludzi, również dla życia Kościoła. Do czego zmierzam? Czy mamy autorefleksję nad samymi sobą, nad naszym stanem duchowym, nad różnego rodzaju sytuacjami, które dzieją się w naszym życiu? I Wojtek do tego na początku nawiązał. Oto idą ludzie. Słyszeli słowa, byli blisko Jezusa. Idą ludzie i jakby są zamknięci, zupełnie odcięci od tego, że jest prosta zapowiedź, proste słowa. I ty wystarczy tylko po prostu przypomnieć sobie. Uświadomić sobie to słowo, bo myślę, że no tu nie trzeba było wiary, bo to były fakty, to były fakty. I tak jest czasem w naszym życiu, że obok pewnych spraw przechodzimy obojętnie, bez refleksji, idziemy do Emaus, tak jak powiedział Wojtek, idziemy do Emaus. I ja chciałbym dzisiaj pobudzić w nas taką autorefleksję, żebyśmy zaglądnęli do swojego życia, żebyśmy zastanowili się nad naszym stanem duchowym, żebyśmy. Przez kolejne dni, przez kolejne tygodnie, przez kolejne miesiące analizowali, analizowali pod kątem podobania się Jezusowi Chrystusowi nasze życie, nasze odzywanie się, nasze myśli, nasze czyny, nasze spotkania z ludźmi, naszą pracę, naszą służbę, abyśmy to wszystko przez to sito Bożego Słowa przerzucali, przez tą autorefleksję, abyśmy yy, na siebie spojrzeli pod kątem Bożego Słowa. Kochani, chcę dzisiaj też szczególnie pobudzić naszą refleksję nad zagadnieniami, które są opisane w liście świętego Jakuba. To słowo, ten rozdział, rozdział trzeci, niedawno słyszeliśmy na tym miejscu w czwartek usługę Wojtka o języku. I powiem Wam, kiedy, kiedy byłem na tym miejscu, to jest też ciekawe i takie... No, Fajne, fajne to odczuć, bo to, to myślę nie jest przypadek i to taki jest dowód na to, że Pan Bóg chce do nas mówić i On mówi i posyła słowo, bo kiedy Wojtek tutaj usługiwał, ja z dziewczynami wyszedłem tam do kawiarenki i słyszałem przez głośnik tego, to, to słowo, to zaraz na wstępie sobie uświadomiłem, że ja to słowo, to samo słowo o języku, mam przygotowane dla młodzieży. I dalej jeszcze miałem przygotowaną dalszą część, którą podzieliłem się w piątek, i dzisiaj chcę się dzielić właśnie z Jakuba z tej dalszej części. Pierwsza część z trzeciego rozdziału dotyczy języka, jego mocy, tego co on potrafi wyrządzić, a druga część mówi: no właśnie, o czym mówi druga część. Kochani, gdybym zapytał, kto z nas, kto z was jest mądry, rozumny, kto jest doświadczony. To jest rezolutny, rozsądny, kto umie podejmować właściwe decyzje, jest przygotowany do, do życia. Co byście odpowiedzieli? Pewnie zwrodzonej skromności. Nikt zbywał oczywiście nie przyznał się, tak, że jest, że jest mądry, że, że posiada te cechy, o których powiedziałem. Powiem szczerze, że ja oczywiście osobiście nie przyznałbym się, że jestem takim człowiekiem, ale przyznam się, że przez moją skromność niestety fałszywą, fałszywie, fałszywie pojmowaną. E, powiem tak, bardzo by mi było miło i nieraz mi jest miło, jak słyszę od, od różnych ludzi, że właśnie. No taki jestem, prawda? E, kto chce nasze ego, nasz egoizm, nasze wnętrze? Tak? Lubimy, jak jesteśmy doceniani. Przez innych lubimy, jak docierają do nas takie. E, takie mm, oceny. Jest to coś miłego, oczywiście prawdziwego i zgodnego z prawdą. Nasz egoizm jest pogłaskany. Tacy właśnie jest. Tak, ja powiem o sobie: taki właśnie jestem i z tym walczę. Fałszywie, skromni, nas, fałszywie skromny, nastawiony na pochwały, uznanie, domagający się pochwał. E, nieraz trudno osiągający stan właśnie tej autorefleksji, tego wejrzenia w siebie. Wejrzenia w własny stan duchowego życia. Ale Boże Słowo zachęca mnie, żeby, żeby zwracać na to, na to uwagę. I Jakub, przejdźmy do Bożego Słowa. Otwórzcie teraz, proszę, trzeci rozdział listu świętego Jakuba. Trzeci rozdział, werset trzynasty, bo właśnie Jakub zadaje do chrześcijan, do ludzi, którzy są w kościołach, którzy poznali Chrystusa, którzy oddali mu swoje życie, zadaje właśnie takie pytanie. Jakuba Trzeci rozdział od 13 do 18 wersetu. Będę czytał. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swymi nacechowanymi łagodnością i mądrością. Jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. Nie jest to mądrość, która z góry zstępuje, Lecz przyziemna, zmysłowa, demoniczna. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Inne tłumaczenia w miejsce tej kłótliwości yy, mówią o złej ambicji. Bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, zła ambicja, tam niepokój i wszelki zły czyn. Ale mądrość, która jest z góry, jest przede wszystkim czysta. Następnie miłująca pokój, łagodna. Ustępliwa, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, niestronnicza, nieobłudna. A owoc sprawiedliwości bywa zasiewany w pokoju przez tych, którzy pokój czynią. Kochani, Jakub stawia pytanie, czy jest między Wami ktoś mądry i rozumny? I od razu w kolejnym zdaniu odpowiada na to pytanie. I mówi coś takiego: nie podnoś ręki za szybko. Nie deklaruj, że jesteś mądry. Nie myśl tak o sobie, zrób coś innego. Udowodnij to. I w jaki sposób możesz to udowodnić? I od razu pada odpowiedź swoim szlachetnym życiem codziennym. Szlachetnym życiem codziennym. No i każdy powie, czy ja szlachetnie żyję. No jak ja żyję? No, no w zasadzie to, to powiem szczerze, że całkiem fajny ze mnie gość mówi o sobie. No bo przecież. No bo przecież mam rodzinę, troszczę się o moją rodzinę, uczciwie i rzetelnie pracuję. No i wiadomo, nie, nie oszukuję, nie kłamie, nie przeklinam. No, jestem szlachetnym człowiekiem. Kochani, ale nie chodzi o to, żeby sobie kadzić, tylko żeby spojrzeć na głębie Bożego Słowa i to Słowo przystawić do swojego życia bardziej konkretnie, do konkretnych sytuacji. Do konkretnych rozmów, do konkretnych słów padających z moich ust, do tego, o czym myślę i jak myślę, jak myślę o innych, jak myślę o innych sytuacjach. Jakub mówi: udowodnij to czynami, działaniami, które będą wypływały i które będą zanurzone w mądrości. No właśnie, ale w jakiej mądrości? I tutaj Jakub podaje kilka cech tej mądrości. Na chwilkę się pochylmy, pochylmy nad, to, nad tą mądrością. Mądrość, która pochodzi z góry od Pana Jezusa jest łagodna. Co to znaczy, że, że ta mądrość jest łagodna. Nie, nie traktuje nikogo lekceważąco, traktuje wszystkich z szacunkiem. Jest to mądrość czysta. Wiecie, kiedy, kiedy zastanawiałem się nad tym słowem czysta, to wyobraziłem sobie takie źródło, które tryska prosto ze skały wysoko w górach. Byliście kiedyś w górach, w tatrach, gdzie wypływa takie, takie źródło, ono jest takie, wiecie, zimne, czyste, nieskażone przez żadne zanieczyszczenia, gdzie nie masz żadnego oporu, żeby wziąć i się napić. Taka mądrość czysta, pokojowo usposobiona. Czy jestem każdego dnia pokojowo usposobiony? Czy jestem otwarty na to, żeby. Być ustępliwym, bo dalej o, dalsze określenia na to wskazują, że mądrość jest uprzejma, ustępliwa. Czy jestem, czy jestem właśnie w ten sposób do wszystkich ludzi nastawiony? Czy nawet jeżeli ktoś mnie zaatakuje, zdenerwuje, może w sposób nieumyślny, niezamierzony, czy tak właśnie reaguje? Czy mam mądrość, która daje się przekonać, która nie opiera się przy swoich racjach zawsze trzaśnie w stół i powie, nie, no tak powiedziałem. Nawet jeżeli uświadomisz sobie, że powiedziałeś, może albo zrobiłeś coś nie do końca no, dobrego, albo może nie masz racji do końca, ale po prostu będziesz trwał, nie zmienisz swojego zdania. Mądrość dająca się przekonać. Pełna miłosierdzia i dobrych owoców. Niestronnicza. Nieobłudna. To jest taka, że wiecie, z jednym Robisz to, z drugim robisz to i powstaje zamieszanie. Tak naprawdę nie wiadomo o co ci chodzi, a ty zawsze będziesz miał drogę wyjścia, drogę, otwartą ścieżkę, żeby uciec gdzieś, bo, bo tak właśnie robisz. Twoje tak nie jest tak, twoje nie nie jest nie. Jest tak i nie, i nie wiadomo o co chodzi. Mądrość, która jest nieobłudna. I kiedy przykładam te cechy do swojego życia, to widzę nieraz brak cierpliwości. A raczej często brak cierpliwości. Wiecie, nawet jeżeli tego braku cierpliwości nie widać na zewnątrz, to wiem, co się dzieje w moim wnętrzu, wiem, jakie myśli przychodzą. Kiedy przyglądam się według tych cech swojemu życiu i swoim czynom, swoim działaniom, to nieraz widzę słowa, które nie powinny paść, które nie są słowami złymi, ale mogą wyrządzić przykrość komuś innemu. Mogą być odebrane nawet w sposób inny niż tego chciałbym, tego oczekiwał. A może celowo takie słowa rzucam, żeby właśnie w ten sposób były odebrane. Autorefleksja, spojrzenie na swoje życie, przekopywanie swojego życia, tego, tych swoich zachowań, tego co robię, myślę, mówię pod kątem Bożego Słowa. To jest mądrość i taka mądrość powinna cechować nasze działanie. To jest szlachetne życie codzienne. Takie powinno być nasze szlachetne życie codzienne. Zastanówmy się, zastanów się, czy do każdego masz taką postawę. Do dobrego, do dobrze ci życzącego, do osoby, która jest obojętna, którą mijasz gdzieś tam, nie znasz jej, i do twoich wrogów. Czy w ten sposób z nimi rozmawiasz? Czy w ten sposób w stosunku do nich kierujesz swoje myśli? Czy... Podejmujesz jakieś działania w oparciu właśnie o te cechy, o łagodność, o czystość, o usposobienie pokojowe, o uprzejmość, ustępliwość, o to, żeby nie upierać się przy swoim z miłosierdziem wybaczać to, co jest rzeczywiście zawinione przeciwko Tobie, żeby wydawać dobre owoce, żeby być niestronniczym, nieobłudnym. W dalszych, w dalszych wersetach tego fragmentu Jakub pisze o wielkim zagrożeniu dla chrześcijan i dla społeczności wierzących, i dla kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Zagrożeniem tym są zazdrość i kłótliwość, i tak jak powiedziałem, złe ambicje. Słuchajcie, prosta matematyczna. Hmm, dodawanie odejmowanie to jest. działanie, Proste, matematyczne działanie. Suma, dodawanie. Zazdrość plus złe ambicje, kłótliwość zawsze przyniosą zamieszanie i same złe rzeczy pisze Jakub. To nie jest obojętne, to nie jest neutralne, to zawsze wywoła szkodę dla społeczności, dla kościoła, dla innych. Rzeczy opisane są bardzo niechlubnie przez Jakuba. On wskazuje, że źródło tych rzeczy, źródło zazdrości i źródło złej ambicji, kłótliwości jest demoniczna. Rodem spiekła. Są to rzeczy ziemskie i zmysłowe. Są przeciwne naturze Chrystusowej. Jak dwa bieguny oddalone od siebie. Biją, są przeciwne naturze Chrystusowej. Zazdrość i ambicje, które mogą stać się przyczyną destrukcji, stanowią problem każdego człowieka. Stanowią również mój problem. Kochani, definicja słownikowa zazdrości. Zazdrość to uczucie przykrości spowodowane brakiem czegoś, co bardzo chce się mieć i co inna osoba już ma. Słuchajcie, zazdrość z autopsji, bądźmy szczerzy, zazdrość to jest uczucie nagłego dyskomfortu. Nagle, ni, ni, ni stąd, ni z owąd, czujesz się po prostu źle. Ktoś ci jakby, jakby ktoś ci zepsuł dzień. A co do tego wystarczy? Wystarczy, że usłyszysz jakąś wiadomość o kimś, o czymś. I nagle ni stąd ni zowąd, przychodzi to uczucie dyskomfortu, i pojawiają się za tym różnego rodzaju myśli. A dlaczego on to ma? A dlaczego jemu się udało? A dlaczego ja tego nie mam? Czy ja jestem gorszy, a powinienem być lepszy? Kochani, kiedy zastanawiałem się, jak ująć to bardziej plastycznie, zazdrość jest jak taka wesz pchła. Możesz być od niej daleko, możesz nie mieć z tym problemów, ale prędzej czy później. Znajdzie dojście do ciebie i znajdzie moment, żeby zaatakować. Przechodzisz obok niej, nie zawinisz nawet, i nagle nagle ta pchła wskoczy na ciebie, przyczepi się do ciebie. Kochani, Boże Słowo mówi, że diabeł, nasz przeciwnik, chodzi wokół każdego z nas i szuka sposobności, żeby zaatakować i pochłonąć, żeby zaatakować i wyrządzić szkodę. I taka pchła, taka wesz, yy, powiedziałem jeszcze o korniku, który. Wiecie, zżera drewno, a przecież mówi się, że zżera go zazdrość. Tak się mówi, takich słów się używa, nie? Zresztą sobie to przypomniałem, kiedy wynosiliśmy w sylwestra wersalkę z góry, przenosiliśmy z jednej do drugiej sali. To nagle opadła jedna, jeden podłokietnik i się rozsypało. No i po prostu patrzę, biorę jeden element zeżarty przez kornika albo przez jakiegoś owada, który lubi drzewo, do, do połowy. I zazdrość właśnie taka jest. Przechodzisz obok i nagle wskakuje na ciebie. Jest jak kornik, który zżera. I co trzeba zrobić, kiedy przychodzi zazdrość? Nie, powiem wam, to nie jest tak, że raz na zawsze uwolnisz się od zazdrości. Ona zawsze będzie gdzieś krążyć wokół ciebie. I kiedy już cię zaatakuje, to powinieneś co zrobić: zatrzymać się, powiedzieć, nazwać problem po imieniu. To jest zazdrość, to jest coś, co, co, co Bóg nienawidzi, to jest coś, czym, do czego apostołowie wzywali, żeby ludzie, chrześcijanie, pozbywali się tego, bo z tego wychodzą same złe rzeczy, a źródłem tego jest samo same piekło. Co trzeba zrobić? Uświadomić sobie, że to jest problem, że pojawił się problem zazdrości, autorefleksja. I jak najszybciej pozbyć się tej wszy i odkazić miejsce jej bytności modlitwą. Słuchajcie, Czasami w niezrozumiałych sytuacjach ja na tym się łapię, że nagle pojawia się zazdrość. I wiecie, jak się tak otrząsnę, mówię: Boże, skąd to się, skąd takie rzeczy się biorą u mnie? I mówię: Panie, sprzeciwiam się tej myśli w Twoim imieniu. Idź precz, szatanie, oczyść, Panie, moje serce. I jest jakby po prostu czystość. Jakbym się wykąpał, jakbym się odkaził tymi wszystkimi środkami na te owady wstrętne. Zazdrość pojawia się nagle i niespodziewanie, jak strzała, ugryzienie. Także nie załamuj się, kiedy przyjdzie na ciebie zazdrość. Kiedy doświadczysz zazdrości, zawiści, zwalcz ją, zabij ją od razu. Odkaż to miejsce, które było. Co na temat ambicji możemy powiedzieć? Również ze słownika wziąłem definicję. Tam było z PWN, tu jest Wikipedia, żeby być już uczciwym i podawać źródła. Ambicja, łachcińskie ambicjo, rządza sławy, czci, uznania, staranie się, szlachetna duma, poczucie własnej godności. Jest to postawa człowieka, cecha charakteru polegająca na silnym poczuciu godności osobistej, oparta na stawianiu sobie trudnych celów i dążeniu do ich realizacji. Mówimy o człowieku ambitnym, ale jest to także nieuporządkowane dążenie do sławy i zaszczytów. I na podstawie tej definicji widzimy wyraźnie, że ambicja może przybierać dobry obrót i może dawać być złą ambicją. Zamieniać się w coś negatywnego, w coś destrukcyjnego. Dwojaka kwalifikacja moralna ambicji. Można mówić o ambicji zdrowej lub o ambicji chorej. Jakub pisze o złej ambicji. Pisze o ambicji, z której wynika kłótliwość. Władysław Witwicki, jakiś psycholog, uznał ambicję za instynkt między innymi dlatego, że jest czymś powszechnym. Kochani, tak jak zazdrość dotyka prędzej czy później każdego człowieka, a w zasadzie dotyka już od maleńkości człowieka bo widzimy to na przykład w piaskownicy u, u małych dzieci. Tak, ambicja jest również czymś wrodzonym, czymś, co towarzyszy nam od samego początku. Człowiek ambitny według Witwickiego nie znosi poczucia własnej niemocy i szuka wyniesienia się ponad innych. Każdemu zaspokojeniu ambicji towarzyszy przyjemność oraz poczucie siły. Mówimy o, o tej złej ambicji, kiedy kiedy nie mamy dobrego poczucia własnej wartości, kiedy nie budujemy poczucia naszej wartości na Jezusie Chrystusie. Ale szukamy, żeby zaspokoić nasze serce, nasze wnętrze innymi rzeczami, swoim staraniem, swoim wysiłkiem, swoimi osiągami. Jeśli dochodzi do tego jeszcze zazdrość, to mamy mieszankę wybuchową. Jakub pisze o złych ambicjach. Pisze o tym, że czasami może pojawić się bezbożny nawyk, bezbożny nawyk dbania przede wszystkim o własną korzyść, a nie o to, co jest Boże i co służy. Innym ludziom w kościele i co służy innym ludziom, którzy są wokół ciebie i mnie. Kochani, podsumowując: zazdrość i, zła, i złe ambicje mogą zniszczyć ciebie i mnie, a na pewno wyrządzą wiele szkody w społeczności, do której należymy. Wielka waga tego, żeby no właśnie, co robić żeby przyglądać się własnemu życiu, własnemu sercu, własnym myślom. I w porę reagować na to, jeżeli taka zazdrość, taka zła ambicja się pojawi. Nie powinniśmy ignorować tych problemów w naszym życiu. Powinna towarzyszyć nam autorefleksja. Kochani, to, że powiedziałem na początku o kościele nie było bez, i o tym, czym jest kościół, nie, jest, nie było przypadkiem, dlatego że Pan Jezus, który jest ciałem, który jest głową kościoła, nie będzie tolerował tych rzeczy ponieważ one mają destrukcyjny wpływ na kościół. Czy chciałbyś, czy chciałbym być tym, który poprzez zazdrość wniesiony do kościoła, który poprzez złe ambicje, niezważanie na innych, postępowanie bez tych cech mądrych, które są tutaj opisane, bez łagodności, bez czystości, bez pokojowego usposobienia, bez uprzejmości, ustępliwości, bez yy, miłosierdzia, bez tych dobrych owoców, które rzeczywiście widać, bez braku stronniczości i bez obłudy? Czy chciałbym być takim człowiekiem, który drażni źrenicę oka samego Pana Boga? Jeśli poddajemy się zazdrości i złej ambicji, zapominamy, że naszym zadaniem, jako ludzi wykupionych przez Chrystusa, jako ludzi, którzy są uczniami Pana Jezusa Chrystusa, mamy nieustannie polegać nie na sobie, nie na własnej wartości, nie na porównywaniu się z innymi, ale na Jego miłości, na Jego wsparciu i na zdolnościach, które On nam daje, którymi nas obdarza w Jezusie Chrystusie. Kochani, kiedy też myślałem o tym, nad, no, nad tym tematem, przyszedł do mnie fragment o kolcu, który był wbity w ciało w cudzysłowie, w ciało apostoła Pawła. On pisze o tym chyba w liście do Koryntian, że został wbity cierń w jego ciało, żeby się nad to nie wywyższał. I tam jest zapisane takie słowo dosyć masz, jak masz łaskę moją, bo w słabości objawia się moja moc. Kochani, jak, jak bardzo bylibyśmy zdrowsi, jak bardzo zdrowsze byłoby nasze otoczenie, ile można byłoby zrobić, jak daleko pójść do przodu w służbie dla Chrystusa, w służbie ewangelizowania, zdobywania innych ludzi, gdybyśmy właśnie żyli tym przekonaniem. Każdy z nas głęboko przekonany w swoim sercu: Dosyć mam, jak mam łaskę Pana. Nie potrzebuję tamtego, nie potrzebuję być jak tamten, nie potrzebuję dorastać do, do czyichś rozmiarów. Wystarczy mi, że mam łaskę Chrystusa i że jestem wpatrzony w Niego i idę w jego stronę. Co jeszcze mówi Biblia na ten temat? I tym wersetem chciałbym zakończyć. Filipian, drugi rozdział od trzeciego do ósmego wersetu. Filipian, otwórzcie, proszę, zakończmy tym mocnym akcentem, tym najlepszym wzorem. Filipian 2, 3 do 8. Zawarte są tam takie słowa. I nie czyńcie nic skutliwości ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jest. Co, je, co jego, lecz i na to, co cudze. I piękne słowa, które są. niesamowite. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Który, chociaż był w postaci bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie. Przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Kochani, z tym słowem chciałem was stawić siebie przede wszystkim chcę być czujny, chcę mieć świadomość czego jestem częścią, że jestem częścią czegoś ważnego, kościoła, który założył i strzeże i żywi, karmi sam Bóg, sam Jezus Chrystus. Chcę być świadom, że w swoim życiu popełniam błędy i czyhają na mnie różnego rodzaju sytuacje, błędy, bo diabeł będzie atakował nas. Poza tym we mnie jest jeszcze wiele rzeczy ze starej natury, które wymagają przemiany. Chcę być tego świadom, chcę jak najwięcej czasu poświęcać na taką autorefleksję spoglądać głęboko na swoje motywacje, na swoje działania, słowa, czyny. Pod kątem, tego, co jest zapisane w Bożym Słowie. Czy rzeczywiście, czy rzeczywiście każdy dzień mojego życia jest wypełniony szlachetnymi uczynkami, szlachetnym działaniem? Czy mogę tak o sobie powiedzieć? Czy to będzie tylko fałszywa skromność, czy jakieś szczere komplementy, czy rzeczywiście tak będzie? Bądźmy uczciwi przed sobą i bądźmy wpatrzeni w ten najpiękniejszy, najlepszy wzór, jaki jest w Jezusie Chrystusie. Amen.